Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w Muzeum Śląska Opolskiego. Na szczegółowe powitania będzie czas o godzinie 16, kiedy będziemy otwierali wystawę Rzeczy Piękne Marii Bujakowej, a w tej chwili zapraszamy Państwa na wykład. Wykład pana profesora Piotra Korduby, który zaprezentuje temat, który już Państwo widzicie. Kilim Polski w XX wieku, wytwórczość i zastosowanie. Pan profesor jest dyrektorem Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan profesor w swoich zainteresowaniach badawczych zajmuje się historią architektury mieszkalnej, kulturą zamieszkania, rzemiosłem artystycznym, designem. Myślę, że ten wykład będzie bardzo inspirujący i ciekawy dla nas wszystkich. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i oddaję panu profesorowi głos. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za aplauz. Mam nadzieję, że nie przedwczesny. Ogromnie dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością je przyjąłem, nie tylko ze względu na muzeum, ale także tematykę i samą wystawę, a także postać Marii Bujakowej, o której, wybaczcie Państwo, że ja akurat dziś bardzo niewiele będę mówił, pozostawiając kuratorce wystawi i katalogowi zadanie merytoryczne opowiedzenia o tej historii, ale chciałem Państwu zaproponować rodzaj wstępu może do tej wystawy, ogólnego wykładu dotyczącego kilimów w Polsce w XX wieku, ale ewidentnie z wycieczkami trochę w koniec XIX, ale także w nasze stulecie, w którym już jesteśmy. Proszę Państwa, jest oczywiście pewnym truizmem, że kilimy są z nami od zawsze, dowodnie prawdopodobnie od XVI wieku, ale proszę się nie obawiać, nie będę zaczynał od XVI wieku, trudno to złapać w sensie faktów. Natomiast niewątpliwie musimy przypomnieć, że to tak na dobrą sprawę XIX wiek i wydarzenia przede wszystkim od przełomu XIX i XX wieku, te kondycje kilimu, którą mieliśmy w XX wieku, mamy dzisiaj i prawdopodobnie także to, że spotykamy się tutaj wokół wystawy o kilimach, zawdzięczamy. W moim przekonaniu kilim jest w Polsce stałym w zasadzie, w pewnych okresach, o pewnych nawet zmianach powszechności, elementem wyposażenia polskich wnętrz, głównie mieszkalnych, ale także użyteczności publicznej, wytwórczości, handlu, ale o czym prawdopodobnie będziemy dzisiaj mówili najwięcej, także artystycznych aspiracji i w konkretnych bardzo momentach historycznych rezonował, odzwierciedlał tendencje artystyczne w sztuce w ogóle. Możemy też prawdopodobnie wyróżnić kilka okresów popularności kilimu w Polsce, za którymi oczywiście idzie także ich wzmożona produkcja, ciekawe doświadczenia artystyczne, wystawiennicze, nagrody, popularność Kaliny. Ja postaram się Państwu na to zwrócić uwagę w trakcie dzisiejszego spotkania. I mam wreszcie po trzecie wrażenie, że dziś przeżywamy, czy jesteśmy w fazie nowego polskiego kilimu, zapewne na samym początku, dopiero, ale spróbuję Państwu też udowodnić, że ten proces ma miejsce. Niewątpliwie też jesteśmy w momencie, kiedy ta refleksja nad kilimem dawnym, ale dawnym też w rozumieniu sprzed 1989 roku, czyli z drugiej połowy XX wieku, stała się szczególnie intensywna i ona ma kilka bardzo ciekawych objawów. To oczywiście jest kolekcjonerstwo, zarówno takie bardziej instytucjonalne, jak i prywatne. To jest obieg antykwaryczny i znów ten instytucjonalny, a więc antykwariaty, domy aukcyjne, ale też ten spontaniczny, nieinstytucjonalny, internetowy przede wszystkim, a także to, co zawdzięczamy muzeum w Opolu, a więc badania nad kilimem, dokumentowanie i publikacje. Proszę Państwa, powszechnie się uważa, że odrodzenie kilimu związane jest z wielką krainą Galicją i miało to miejsce w ostatnim 30-leciu XIX wieku na fali takich fenomenów, które w gruncie rzeczy przypomniały wiele doświadczeń artystycznych epok poprzednich, a więc wystaw starożytności, regionalizmów,
ale także prób włączenia tego wystawiennictwa kilimowego w system wystaw światowych. I wystawa wiedeńska w 1873 roku, w ramach której Galicja pokazała swój przemysł domowy, ewidentnie na to wpłynęła, w gruncie rzeczy pokazując to bardziej od strony historycznej i etnograficznej. Przygotowaniem tej ekspozycji kierował Włodzimierz Dzieduszycki, kolekcjoner, arystokrata, etnograf, chłopoman, różne określenia można by tutaj zastosować. W każdym razie niewątpliwie zaczynamy się poruszać wokół takiego głównie lwowskiego świata regionalistów, inteligencji, także ziemiaństwa i arystokracji, która ten przemysł ewidentnie promuje. Lata 70. XIX wieku to jest czas, kiedy kilimy, może to Państwa dzisiaj zaskoczy wobec tego, że jesteśmy w Muzeum Historycznym, także Muzeum Sztuki, były prezentowane głównie na wystawach albo rolniczych, albo przemysłowych. Związane były w związku z przemysłem zwanym domowym, wytwórczością rękodzielniczą i stąd właśnie w takich pokazach znajdowały swoje miejsce. To jest wystawa we Lwowie w 77 roku, to jest później wystawa w Tarnopolu w 84 roku. To także ostatecznie intensywna działalność nie tylko Włodzimierza Dziedoszyckiego, ale również Federowicza, właściciela majątku w Oknie, Władysława Federowicza, który z tych wystaw wyciągnął dosyć ciekawą lekcję. I teraz pokazuję Państwu dawne kilimy określane mianem wschodnio-ukraińskich. Wrócę jeszcze do tej opowieści i do tego rozpoznania, tak abyśmy mieli jakieś wyobrażenie o tym, z jakiego rodzaju zabytkami na tamtych terenach mieliśmy w drugiej połowie XIX wieku, kiedy zaczęło się kształtować zainteresowanie do czynienia. A więc z jednej strony z tkaninami, które określano mianem ludowych, tak jak ta po lewej stronie, uważając zresztą w takiej egzegezie, że one są inspirowane perskimi kobiercami, których ornament jest w pewien sposób przełożony na bardziej uproszczoną naturalistyczną formę, a z drugiej strony drugim wielkim nurtem takich tkanin, które określano mianem dworskich, szlacheckich lub polskich, ewidentnie inspirowanych tekstyliami zachodnioeuropejskimi. Wytwórnia Federowicza w Oknie, której tutaj efekt działalności Państwu pokazuje, po prawej stronie, po lewej reklama jednego właśnie z takich jarmarków, na których można było te tkaniny kupić, jest dla nas o tyle ciekawa, że inicjatywa tych dwóch regionalistów, znawców i kolekcjonerów kilimu, czyli hrabiego Dzieduszyckiego i ziemianina Federowicza, w zasadzie wiązała się ze zbieraniem dawnych, dobrych wzorów. Oni nie mieli jeszcze wówczas aspiracji reformy kilimu, a więc wymyślenia kilimu na nowo, który by odpowiadał duchowi tamtych czasów. I to było właściwie bardzo, powiedziałbym, ortodoksyjne spojrzenie. Znamy ich zapiski na ten temat, gdzie właśnie kopiowanie dawnych wzorów, ewentualnie pewne formy modyfikacji były dopuszczane, ale nie było właściwie żadnej inspiracji i potrzeby i ambicji poszukiwania wzorów nowych. To, co jednak obu panom zawdzięczamy, a Federowiczom jeszcze szerzej, bo były to dwie wytwórnie w Klebanówce i w Oknie, to niewątpliwie spopularyzowanie kilimu, który nie tylko w sensie zabytkowych tkanin można było nabyć czy ciągle użytkować, ale właśnie intensywna wytwórczość. Wynotowałem sobie, że w 1877 roku ta wytwórnia w Oknie sprzedała 51 kilimów, co jest chyba niezłym wynikiem, jak na dosyć wtedy ograniczony kolportaż tego rodzaju sztuki dekoracyjnej. Panowie działali też na rzecz szerszej popularyzacji. Na przykład Dzieduszycki zapłacił za nakład takich wzorów przemysłu domowego czasopisma czy wzornika, tak na dobrą sprawę, wychodzącego we Lwowie, poświęconego właśnie przede wszystkim kilimu. Te wystawy, o których Państwu mówię, nieprofilowane artystycznie, a właśnie rolniczo-przemysłowo, miały jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Były odwiedzane intensywnie przez arystokrację i ziemiaństwo, zresztą bardzo często patronowane przez te rodziny i zbudowały w związku z tym w warstwach elitarnych modę na
tę tkaninę. Ona bardzo często była percypowana jako tkanina ludowa, nawet jeżeli nie do końca miała z nią wiele wspólnego. Ostatnim takim wielkim akordem tych, powiedzielibyśmy, dawnych wystaw właśnie związanych z przemysłem rolnym czy przemysłem w ogóle była słynna wystawa we Lwowie w 1894 roku, powszechna wystawa krajowa, gdzie także stworzono wielki pokaz kilimów. Jak obserwujemy recenzje z tych wystaw XIX-wiecznych, zawsze właściwie czytamy, że cokolwiek Federowicz z tym Dzieduszyckim wystawili do sprzedaży, wszystko zawsze sprzedali. Bardzo często bazując na kopiowaniu kilimów z własnych kolekcji, a obaj mieli te kolekcje spore. W Oknie była też szkoła tkacka, bo ten zamiar uprzemysłowienia, czy widzieliśmy wsparcia finansowego wsi galicyjskiej poprzez instalowanie przemysłu domowego, instruktorstwa, szkół wzorcowych był wtedy, to zresztą był pomysł ogólno imperialny, myślę tutaj o CK Monarchii, intensywnie eksplorowany. Ale zostawmy może wiek XIX. Przełom XIX i XX wieku to jest czas, kiedy w zasadzie w całej Europie myśli się, jak odnowić rzemiosło artystyczne, bo z jednej strony te umiejętności trwają, z drugiej przyswoiły estetykę końca XIX wieku, istnieje potrzeba zerwania ze stylami historycznymi, no i wykorzystania właśnie rzemiosła tradycyjnego, widząc w nim, powiedzielibyśmy, gwarancję tego, że jeżeli sięgnie się do sprawdzonych jakby praumiejętności i technik, to w gruncie rzeczy otrzyma się prawdziwe, szczere piękno. Bardzo to upraszczam, ale w gruncie rzeczy w pewnej takiej naiwności się ten koncept późno-XIX-wieczny mieścił. Nie chcę robić dużego pasusu o stowarzyszeniach artystycznych, które niewątpliwie polską sztukę przełomu XIX-XX wieku, tę dekoracyjną przede wszystkim sprowadziły na nowe tory. To oczywiście jest Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, a następnie warsztaty krakowskie. Ale znów, żebyśmy sobie uświadomili, dlaczego w ich rękach była dosyć konkretna operacyjna siła, to trzeba powiedzieć, że mimo podziału zaborczego jeszcze ciągle istniał przepływ informacji artystycznych i kilimy stały się popularne tak na dobrą sprawę, a przynajmniej wiedza o nich w jakiś sposób powszechniejsza we wszystkich trzech zaborach na wszystkich polskich ziemiach, z różną intensywnością oczywiście. Po drugie wreszcie zaczęły w pewien sposób odpowiadać w bardzo jednoznacznej formie niekiedy, tak jak tu, tendencją stylowym czasów jak najbardziej aktualnych. Ważne jest też, że wystawy końca XIX wieku, a także wystawy początku XX nie tylko zaczęły pokazywać tę tkaninę dawną, powiedzmy sobie, z nurtu ludowego, ale także kilimy dworskie. A więc pojawił się wreszcie kontekst historyczny, szerzej rozpoznane źródła, które mogły służyć projektantom kilimów jako inspiracja, a także ugruntowywać przekonanie, że kilim jest jednak pewnym fenomenem tych regionów, że może być powoli koncypowany jako polska marka, jako coś szczególnego. Używam oczywiście współczesnego języka, tego w ten sposób nie formułowano, ale sens mniej więcej taki wówczas był. Bardzo nie lubię tego kilimu, ale nie sposób go pominąć w tych prezentacjach. Jeden pewnie z najsłynniejszych we wszystkich książkach o sztuce dekoracyjnej reprodukowany, słynne Pelargonie Wyspiańskiego. Nie lubię go, ponieważ uważam, że nie ma w nim pomysłu kilimowego. O tym, czym jest pomysł kilimowy, za chwilę Państwu opowiem, a jeszcze lepiej to Państwo zobaczycie za chwilę w sali wystawowej. Wyspiański i wielu innych, którzy w tym czasie próbowali zmierzyć się z tym medium. Czajkowski, Mehofer, Tichy, Trojanowski, nie będziemy ich wszystkich przywoływali, nie do końca zdawali sobie sprawę ze specyfiki technologicznej. W związku z tym bardzo często inspirowali się czy przenosili motywy z innych gatunków artystycznych, z malarstwa na przykład, albo
umieszczając na tym abstrakcyjnym, bladym, niezwaloryzowanym tle motyw, który jest właściwie charakterystyczny dla Haftu, prawda? To jest aplikacja tak na dobrą sprawę. Oczywiście, że jeżeli się przyjrzymy temu bliżej, ten jeden raport, który się tutaj pojawia, on w jakiś sposób jest powtarzalny, ma lustrzane odbicie, jest ograniczony kolorystycznie, to jest też pewnym zadaniem w Kilimie, aby właśnie redukując gamę kolorystyczną, uczynić go mimo wszystko atrakcyjnym, ale dla mnie pozostaje ten Kilim ciągle pewną formą aplikacji, drogi poszukiwań, niezbyt udanego pomysłu, ale z fazy eksperymentalnej, bo tak ją chyba trzeba nazwać. Ale większa zasługa Wyspiańskiego polega na tym, że kiedy projektował swoje wnętrza, czyli takie towarzystwo lekarskie w Krakowie, a także wnętrza inne, publiczne czy prywatne, przewidywał w ich wystroju Kilim. A więc uświadamiał publiczności, zleceniodawcom, że kilim może być integralną częścią wnętrza, że się w nim sprawdza, że jest, uzupełnia tą totalną koncepcję nas integrowane pod względem różnych gatunków artystycznych wnętrze. Twórców, którzy działali w tym duchu, było dość sporo. Istniały także albo zaczynały się pojawiać pracownie o profilu artystycznym, które realizowały projekty artystów. Tutaj pokazuję Państwu akurat z wystawy w Krakowie, specjalnie to wziąłem, żeby zobaczyć i meble, i kilim w tle, Karola Tichego, wykonywany w jednej z najbardziej znanych, ale niestety dość krótko funkcjonującej pracowni Antoniny Sikorskiej w Czernichowie. Tam powstawały te najciekawsze tkaniny początku XX wieku, głównie projektów artystów krakowskich związanych z tym środowiskiem. Sikorskiej to zresztą bardzo odpowiadało, bo ona funkcjonowała niezależnie trochę od tego nurtu. Ta pracownia była starsza, ale wcześniej, nie mając zaplecza artystycznego, a w zasadzie kierując się tylko tym, co można sprzedać, Sikorska kopiowała tkaniny dawne, zarówno te takie bardziej z nurtu dworskiego, jak i przede wszystkim ludowego, a także tworzyła kilimy inspirowane pasami kontuszowymi, co zresztą się jeszcze kilka razy powtórzy. Jeżeli byśmy mogli coś powiedzieć na temat tego kilimu, to on jest właściwie w zamyśle podobny do tych pelargonii. Mamy dosyć duży, aplikowany trochę na neutralne tło motyw. Można by sobie wyobrazić, że to jest znów haft, że to jest malarstwo ścienne, prawda, że to jest wzór na grafikę na papierze na przykład, że to może być jakaś forma nawet batikowa, niekoniecznie kilimowa. Natomiast jesteśmy w stanie jednoznacznie zaklasyfikować to stylistycznie, no jest to kilim secesyjny. Więc to, że ten język aktualnego stylu powszechno-światowego przeszedł do kilimu, niewątpliwie spowodował, że te tkaniny były coraz bardziej popularne. Tu z kolei pokazuję Państwu stronę tytułową katalogu Stowarzyszenia Kilim w Zakopanem, które różniło się od tego, co robiono w Krakowie, a mianowicie w zasadzie było to miejsce, które pozwalało wytwarzać bardzo różnym artystom, trochę niezależnie od ich profilu artystycznego i estetyki kilimy, właściwie jednoznacznie deklarując w tym, co moglibyśmy jakimś tam statutem nazwać, swobodę i dowolność artystyczną. Ten kilim zakopiański wsparło zamknięcie pracowni Sikorskiej, bo część tych, którzy tam realizowali swoje projekty, przeniosła się właśnie do Zakopanego. W 1913 roku miała miejsce bardzo ważna wystawa, bo musimy sobie zdawać sprawę, że właśnie te działania, takie trochę jak dzisiejsze nasze, a więc podsumowujące, wystawiennicze, zbierające wiedzę o kilimach, dla bieżącej czy przyszłej produkcji miały kolosalne znaczenie. Wystawa lwowska 1913 roku, która się nazywała Wystawa Kilimów Dawnych i Współczesnych, pokazywała rodzaj retrospekcji, a więc znów artyści mogli zobaczyć to, co
pozostało z dawnych czasów, od XVIII wieku. Nie sądzę, żeby tam były tkaniny wcześniejsze. Także oczywiście kolekcja Jasińskiego, Feliksa Jasińskiego, sprowadzona do Krakowa, bardzo obfita w kilimy, również przyniosła artystom pewien rodzaj inspiracji, źródeł, z których mogli korzystać. Pracowni było mnóstwo. Szczególnie w takich miastach jak Lwów, Kraków, w Warszawie również całkiem dużo, w Wilnie. Oczywiście w południowej części Galicji. Pokazuję tutaj Państwu tylko wybiórczo jedną z bardziej znanych, Wandy Grotowej, a właściwie małżeństwa Grotów z katalogiem ofertowym. Co ciekawe, akurat bardzo niewiele znamy kilimów, które były zrealizowane w oparciu o te wzory. Jak Państwo widzicie, też dość konwencjonalne. Proponuję, żeby mimo wszystko je zapamiętać, bo za chwilę zobaczymy coś absolutnie rewolucyjnego i myślę, że dzięki tej małej prezentacji rzeczy starszych doświadczycie Państwo zmiany, która zaszła. A więc w gruncie rzeczy koncepcja trochę na dywan ciągle, kobierzec, prawda, z wyraźną bordiurą, z częścią centralną, ewidentnie dominujące motywy floralne, ale o dosyć takim intensywnej obecności, dość też naturalistyczne i niewątpliwie również niewolne od pewnej aury secesji. Tych twórców, którzy pracowali w tym duchu, było bardzo wielu. Tutaj jeszcze przypominam Kazimierza Młodzianowskiego. Trudno jest ich ilustrować, bo niestety tych kilimów z początku XX wieku zachowało się stosunkowo niewiele. Ale to pokolenie miało już możliwości pracy w Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie, w którym uruchomiono rodzaj doświadczalnej pracowni i gdzie w zasadzie po raz pierwszy zaczęto się zastanawiać, czy jednak kilim ze względu na specyfikę warsztatową i technologiczną nie wymaga innego języka artystycznego niż na przykład akwarela, projekt na tapetę, projekt na okładkę książkową. I zauważcie Państwo, Młodzianowskiemu się już to trochę udaje. Buduje ten bardzo charakterystyczny motyw dla sztuki kilimkarskiej, a więc skosów form takich przypominających też rąby. Wyraźnie ogranicza gamę barwną, czerwony, żółty i czarny, która na zasadzie kontrastowego zestawiania i powtarzalności buduje zwartą kompozycję. Można by powiedzieć w porównaniu z poprzednim, niby niewiele się tutaj dzieje, a jednak nie jest to monotonne. I na tym polega fenomen tej właśnie wytwórczości. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Paryż 1925 roku, pierwsza polska światowa partycypacja tej skali po odzyskaniu niepodległości i głównie kilimy i za nie wspaniałe nagrody. Rzeczywiście nie można tego pokazu lekceważyć, chociaż droga do niego nie była wcale taka prosta. Po pierwsze, przygotowaniem do tego, że można było tyle ciekawych kilimów pokazać, były raz doświadczenia, o których mówiłem, a dwa, nacisk po 18 roku, 19, na to, aby w wyższych uczelniach artystycznych powstawały pracownie kilimowe. Z Warszawą na czele, która właściwie zabrała trochę impet Krakowowi, mając Józefa Czajkowskiego jako rektora, który otwarcie w zasadzie mówił, że teraz będziemy tworzyli sztukę narodową. Wiem, to brzmi dosyć podejrzanie, ale taki był wtedy projekt. W swoim inauguracyjnym przemówieniu wyraźnie na to zwrócił uwagę i kilim był jednym z elementów jej realizacji. Ale pamiętajmy, że uczenia się projektowania i tkania kilimów nie tylko można było uczyć się w wyższych akademiach artystycznych, ale także seminaria nauczycielskie prowadziły takie kursy, szkoły zawodowe, a w więzieniach tkanie kilimów uważano za czynność resocjalizującą w owym czasie. Powstaje więc całe mnóstwo, czy utrzymuje się też kolejnych warsztatów, ale rzeczywiście tuż po odzyskaniu niepodległości rodzi się ten pomysł, że trzeba się w Paryżu pokazać. Ta data jest zresztą nieco przesuwana i w 21 roku organizuje
właściwie pod protektoratem Ministerstwa Kultury i Sztuki ówczesnego konkurs na Kilim, który się zamierza pokazać właśnie na wystawie paryskiej. Do 22 roku wpłynęło 210 projektów aż. Główne nagrody dostał rektor Czajkowski, no generalnie stara gwardia, moglibyśmy powiedzieć, Stryjeński, Jastrzębowski, Trojanowski, i one rzeczywiście już, te nagrodzone projekty, pokazywały nowy pomysł, ale jednocześnie recenzent w czasopiśmie Rzeczy Piękne zanotował, oddając trochę niewyobrażalną panoramę propozycji, wcale nie oceniając jej pozytywnie, że widzieliśmy tam, cytuję, wiosnę, zimę, lato, żniwa, chłopów z kosami, babę z sierpami, lisy, koguty, wschód i zachód słońca, góry i doliny, drzewa i potoki, pejzaże, malowania ścienne, linoleum, posadzki, jednym słowem dużo gadaniny, a żadnej tkaniny. I tak w zasadzie będzie zawsze w polskim Kilimie. Ostatecznie w Paryżu pokazaliśmy 80 kilimów i nie tylko liczba była istotna, ale również, co tutaj starałem się, wybierając tylko te dwa zdjęcia Państwu pokazać, różnorodność miejsc ekspozycji, a więc pawilon główny, ale także tam, gdzie właściwie we wszystkich częściach rozsianej trochę ekspozycji polskiej pokazywano kilimy, łącznie na przykład z kapliczką Szczepkowskiego, czy tutaj takim większym pokazem. Zresztą bywało też tak na tej ekspozycji, że w dolnej partii były gabloty eksponujące czy pokazujące inną problematykę, natomiast pod sufitem zawieszano kilimy. Były to kilimy bardzo różnorodne, to znaczy zarówno nowoczesne, a za nowoczesny powiedzmy uważam te trzy, były bardziej tradycyjne, ewidentnie odwołujące się do pewnej wizji sztuki ludowej, bo to już nawet trudno powiedzieć, że to jest kopia, to jest wizja sztuki ludowej, czy na bazie sztuki ludowej tworzenie pewnej estetyki, takiej jak to Stryjeńska zrobiła właśnie w Paryżu. Ale dla świata, na co żeśmy się troszkę wtedy zżymali, ta wytwórczość kilimowa była w Polsce po pierwsze jednorodna, a po drugie prasa zachodnia głównie uważała, że Polska świetnie trafiła, ponieważ w tej sztuce kilimowej odzwierciedla współczesne nurty artystyczne. Pisano, że te kilimy są kubistyczne na przykład, albo w jakiś czas później, że Art Deco, bo w związku z tym pokazem ta nazwa została ukonstytuowała. Ten pokaz był bardzo ważny, mimo tego, że tylko 80 tkanin, mimo że przecież bardzo niewielu Polaków pojechało do Paryża w 1925 roku, że tkaniny były utkane w jednym egzemplarzu, że nie były na co dzień dostępne w sklepach Polski, nawet Warszawy, ale wydarzenie, tysiące zdjęć, setki recenzji, które przeszły przez prasę polską, różnego typu zupełnie, pozwoliły Jerzemu Warchałowskiemu w 1928 roku i nie tylko zresztą jemu napisać mniej więcej coś takiego, co było wtedy dosyć powszechnym przekonaniem. Cytuję. Trudno uniknąć wrażenia, że sztuka nasza rozwija się pod znakiem kilimu. O kilimie polskim mówi się tak jak o szkłach szwedzkich, o porcelanie duńskiej, o majolice włoskiej, o koronkach i szkłach czechosłowackich, o modach francuskich. Mam wrażenie, że kilim staje się najbardziej typowym artystycznym przemysłem narodowym w Polsce. I my w zasadzie w tym duchu żyjemy do dzisiaj, że to kilimowe szaleństwo, które objęło późne 20 lata i 30, ugruntowało pozycję tej tkaniny. Zawsze było kilka różnych nurtów i ta produkcja nigdy nie była jednorodna. Pokazuję Bogdana Tretera pracę, znakomite zresztą, które to był trochę taki outsiderski projektant, który jako jeden z pierwszych się zaczynał właśnie przyglądać temu, czym może być kilim i jakie są możliwości wzornicze. I w zasadzie może tutaj już powinniśmy sobie powiedzieć i uświadomić, tak żebyśmy mogli odczytać za chwilę dobrze tę wystawę, na czym polega fenomen tej tkaniny. No nie tylko na tym, że właściwie sporo da się oddać, bo od biedy da się utkać dosyć naturalistyczne formy, ale raczej się tego robić nie powinno. Zwracano już w dwudziestoleciu międzywojennym uwagę na to, że są pomysły kilimowe i pomysły niekilimowe. Scena postaciowa, ruch,
głębia perspektywiczna, to nie są Kilimowe pomysły. To wychodzi karykaturalnie. Geometria, powtarzalność, rytmiczność, deseń czy raport, tak na dobrą sprawę, to są ewidentnie pomysły Kilimowe, a istota Kilimu, można by powiedzieć akcja Kilimu, polega na maestrii i umiejętności wymyślenia tej zasadniczej akcji, czyli uzgodnienia kierunku poziomego i pionowego. A więc mamy nici osnowy i nici wątku. I ponad to się zdecydowanie wyjść nie da. To, co proponuje, jak Państwo widzicie, Treter, to dwie zupełnie różne koncepcje. Jedna może nawet się odnosi trochę, czy jest dialogiem, debatą, trochę z takim pomysłem na kobierzec dawny, bo mamy medalion, prawda, jak to zazwyczaj w kobiercach się pojawia. Ale zauważcie Państwo, że ten medalion nie jest złożony z jakiejś takiej swobodnie sobie biegnącej wici roślinnej, tylko z kompozycji, które się zwierciadlanie powtarzają, odbijają o bardzo zredukowanej też kolorystyce. Tu w przypadku Kilimu berberysowego jest to jeszcze bardziej widoczne. Właściwie nie mamy już konceptu pomysłu na kobierzec, chociaż jeżeli mamy bardzo wiele wariantów odczytania tej tkaniny, bo przecież możemy zobaczyć, że to jest jakiś centralny medalion, ale z drugiej strony możemy go odczytywać jako powtarzanie tych krzaczków, które się tutaj pojawiły. A więc dobry projektant kilimów pracuje nad jednym motywem, który następnie formułuje w różny sposób. Ten różny sposób to jest alternatywa, symetryczne pokazanie, zwierciadlane odbicie, różne warianty kolorystyczne. To, co jest w kilimie też ciekawe i dobre, to rozczłonkowanie motywu i budowanie go raczej z drobnych figur, z figur geometrycznych. Motywy bez konturu, to znaczy, zauważcie Państwo, my odczytujemy te przetworzone, zgeometryzowane elementy roślinne nie dlatego, że one mają kontur jak w dywanie, prawda, jak w kobiercu, albo kontur jak w gobelinie, tylko dlatego, że właściwie są same z siebie skończoną, zintegrowaną formą. Trzecia wreszcie sprawa, która też świadczy o tym, że kilim się udał, to łączenie elementów statycznych i dynamicznych. Można by powiedzieć, musi być wolniej i szybciej, prawda? Zauważmy, no mamy uspokojone części tych liści i zarazem zdecydowanie bardziej rozedrgane partie tych łodyg. Podobnie jak te części kwiatowe, poprzez to, że artysta zaproponował trzy kolory nagle, też wydają się znacznie bardziej dynamiczne. Czwarty warunek, proszę sobie wyobrazić, że bierzemy nożyczki i traktujemy to jako tkaninę z metra i ucinamy kawałek. Jeżeli utniemy kawałek i nic się nie stanie dla kompozycji, znaczy, że autorowi się ten kilim nie udał. To musi być skończona całość. Jeżeli byśmy jakikolwiek fragment nawet tego kilimu pozornie sugerującego, że przecież to może trwać bez końca, odcięli, ta kompozycja runie. Będzie o jeden segment za mało. A więc musi to być absolutnie skończony pomysł, który jest zamknięty ramą Krosna. Stefan Schumann, do którego zaraz dojdę, mówił, że po dobrze skomponowanym kilimie oko przebiega jak po utartej drodze. Wszędzie znajdzie połączenia prowadzące od jednego wrażenia do drugiego. I to jest właściwie bardzo dobra diagnoza, jak należy odczytywać udane pomysły. Pokażę Państwu teraz trzy wybitne prace, bezkonkurencyjnie wybitne. To jest znowu Treter, Kierdele. Nie wiem, czy to jest na pierwszy rzut oka widoczne, co jest tematem tego kilimu, ponieważ w zasadie trochę przypomina witraż, prawda? Można by pomyśleć, że to są jakieś kwatery. Ale jak Państwo zobaczycie, to mamy do czynienia z pomysłem niezwykle śmiałym, bo w zasadzie wywołującym głębię w tkaninie, co się nieczęsto zdarza i bardzo często prowadzi do katastrofy artystycznej. Treter zaproponował promienie słońca. To są słoneczne promienie, które padają na stada owiec. Możemy to znów na różne sposoby odczytywać, albo jako formy stricte geometryczne, albo właśnie jako quasi w zasadzie taki syntetyzowany, nieco abstrakcyjny pejzaż.
Zauważcie Państwo, że mamy też do czynienia z różnymi wymiarami. Ma się wrażenie, że tkanina jest płaska bardzo, prawda? Na co zwracają uwagę przede wszystkim te partie skośne oraz poziome. Ale tu, w tych, pojawia się właśnie rodzaj okna, perspektywy. Bardzo interesujący pomysł, który niewątpliwie trzeba nazwać, określić jako wybitny eksperyment, który pokazuje, że w 20 latach ta myśl nad tym, jak można, co można z tą technologią i techniką jeszcze dalej zrobić, a przypominam, od czego wyszliśmy, naprawdę odeszła od tradycji tego kilimu o kosmiczne zupełnie prędkości, dając niezwykle ciekawe efekty. Jeszcze ciekawsza sprawa moim zdaniem. Halina Imrod, kilim związany z ładem, ale osobno o ładzie nie będziemy dzisiaj rozmawiali. Proszę zauważyć, że artystka wybrała w zasadzie jeden motyw, trójkąt, który zaczęła zestawiać w różne konfiguracje, opierając się tak na dobrą sprawę znów na trzech jedynie kolorach. Mamy te drabinki, powiedzmy sobie, i w nich alternatywnie zestawione z takim stolarskim wręcz łączeniem, które się tutaj pojawia, te segmenty prostokątne i trójkątne. Te trójkąty dostrzegamy też alternatywnie, bo przecież albo widzimy tylko popielate, ale za chwilę, kiedy oko się przyzwyczai, przecież widzimy, że są też czerwone. Z nich z kolei powstaje interesująca struktura pionowa. Możemy przecież zobaczyć w tym wręcz rodzaj metaforę drzewa, czy po prostu choinki, prawda, odwrócone względem siebie. I nawet tu, gdybyśmy spróbowali odciąć jakiś fragment, okaże się, że tego brakuje, że ta obliczona przez nią precyzyjnie alternacja kolorów musi trwać do samego końca i tutaj nie ma mowy o zrezygnowaniu z żadnego z segmentów. Słynna Eleonora Plutyńska, artystka, która związana była oczywiście z ładem, ale także z takim dosyć osobliwie, znaczy dosyć krytycznie ocenianym dzisiaj pomysłem, a więc tkanin dwuosnowowych, który skutkiem jej intencji i pewnej manipulacji historyczno-artystycznej został odrodzony, ale to trochę na inny wykład jest temat. Plutyńska nie tylko eksperymentowała z techniką, ale była też znakomitą farbiarką, zresztą krewną Schumana, więc to też warto zauważyć, że jest pewna klika, czy w każdym razie powinowactwo wręcz pomiędzy osobami, które z tymi kilimami w dwudziestoleciu międzywojennym są związane. Plutyńska też poszła niezwykle odważnie. Jak Państwu powiedziałem, przedstawienia figuralne to nie jest dobry pomysł dla kilimu, ponieważ one nie pozwalają w zasadzie oddać wymiaru naszego ciała, skomplikowanej budowy. Plutyńska wybrała motyw takiego pola, kasetonu, może by warto nawet to określić, i przedstawiła górali, prawda, w tańcu, pod skokach. W różnych wariantach, zmieniając ich ubiór, stosując różne układy kolorystyczne, a także bazując na tych dwóch pozach z wyprostowanymi i podkurczonymi nogami. Wykorzystała motyw figuralny, ale jednak zgeometryzowany, znów sprowadzony do skosu i tak właśnie gry pionu i poziomu, bardzo, bardzo zredukowany, także pod względem kolorystycznym i uporządkowany właściwie w taki trochę architektoniczny sposób, bo mam właśnie wrażenie, że patrzymy na rodzaj jakiegoś takiego panelu ściennego albo właśnie kasetonowego stropu. Trzy wybitne prace, mniej więcej z tego samego czasu, absolutnie nie można powiedzieć, że naśladujące wyroby ludowe czy kilim dworski XVIII-wieczny, a wyciągający bardzo ciekawą lekcję z tego, co w tych kilku latach, tak na dobrą sprawę, kilku dekadach od początku XX wieku ustalono. Ale ten fenomen nie byłby pełen, jakby nie weszlibyśmy w rozdanie drugie kilimów po 1945 roku, gdyby
poza produkcją, edukacją, nagrodami nie pojawiała się też refleksja teoretyczna. I takim właściwie głównym twórcą tego namysłu był Stefan Schumann, nie historyk sztuki, nie artysta, tylko psycholog. Psycholog twórczości dziecięcej w dużej mierze, szwagier Eleonory Plutyńskiej, który w Poznaniu w 1929 roku ogłosił taką bardzo elegancką monografię Dawne Kilimy w Polsce i na Ukrainie. Ta książka jest momentami kuriozalna z punktu widzenia współczesnej wiedzy i tego, jak się podchodzi do etnografii, także do psychologii rozwojowej. Tam są różne dziwne pomysły, ale niewątpliwie ugruntowała pewne, czy podsumowywała też pewne wyobrażenia, jak o tym myślano. Schumann uważał, że sztuka ludowa to jest coś zupełnie innego niż sztuka wysoka. Sztuka ludowa to jest sztuka prymitywna. Twórca ludowy myśli inaczej niż artysta dyplomowany. To było dla niego oczywiste. Jednocześnie zauważał, że we współczesnym świecie, który bardzo często polega w zakresie produkcji kilimowej na rozdziale pomiędzy projektantem a tkaczem, ten rozdział nie wiedzie do sukcesu, jest błędem. Uważał, że istnieje pewne powinowactwo ziem szeroko rozumianych słowiańskich, dlatego porównywał kilimy z bardzo szerokiego obszaru, uważając, zresztą nazywając to, że jest to pewnego rodzaju stan psychiczny grupy narodów, czy grupy ludów raczej w ten sposób. I to są te oczywiście elementy jego narracji dosyć no nie wytrzymujące próby czasu. Uważał, że o walorach polskiego kilimu wsadzonego w tę słowiańską przestrzeń decyduje pewna nierówność rysunku, nierówność przędzy, właśnie ręcznie przędzonej, nie do końca odtłuszczonej, przędzy, która pochodzi też z różnych części, wełny z różnych części zwierzęcia. Dzięki temu tkanina ma wypukłość, nie jest płaska, tylko charakteryzuje się pewną fakturą, można by powiedzieć na płaszczyźnie, dzieją się rzeczy przestrzenne samej w sobie, fakturowością. Drobne bruzdy, jak pisał, to jak poorane pola, kilimy są nierówne, żebrowane, smużenie, wprowadził taki termin, czyli właśnie takie delikatne melanże kolorystyczne, które właśnie nawet w obszarze tej samej nici mogą zajść. Ale Schumann zarazem mówił wiele rzeczy prawdziwych i wytrzymujących krytykę nawet współczesnej wiedzy, że obok pomysłów znakomitych artystycznych dominuje w polskiej wytwórczości tandeta. Kopiowanie wzorów, barwność, która jest przenoszona z produkcji fabrycznej, tak na dobrą sprawę nie mającej nic wspólnego z tkactwem. Oczywiście barwniki anilinowe, które już wtedy były powszechnie stosowane, na to miały także wpływ. Schumann zwracał uwagę na rzecz, która od początku nam towarzyszy, a więc, że w tych regenerujących pomysłach dla kilimu istotną rolę odgrywa przeszłość, a więc gromadzenie dobrych wzorów, pewne formy reedycji może, są gwarancją sukcesu. Nie był absolutnie zwolennikiem odcinania się od przeszłości, którą spróbował udokumentować, no i może w osobliwy sposób uporządkować i też zaklasyfikować. Ostatecznie w dwudziestoleciu międzywojennym pojawiła się narracja, że mamy do czynienia z dwoma mediami, które są szczególnie atrakcyjne i szczególnie polskie we wnętrzu. Po pierwsze to kilimy właśnie, a po drugie grafika. Nie będziemy dzisiaj mówili o grafice, ale ta narracja pojawiła się między innymi dlatego, aby zatrzeć doświadczenia wytwórczości sztuk dekoracyjnych państw zaborczych i w miejsce, bardzo często to wprost formułowano, niemieckich czy austriackich landschaftów w wielkich ramach, w domyśle od leodruków, bo nie chodziło przecież o dobre malarstwo, ma się pojawić polska grafika, która jest dobra, tania, można na zasadzie subskrypcji ją zamawiać, zapisywać się na nią
I w ten sposób osiąga się specyficzne polskie wrażenie wnętrza. Dobrą wizualizacją takiego myślenia, nie będę już w to wchodził, było wyposażenie pałacyku prezydenta RP w Wiśle, gdzie w bardzo nowoczesnej formule wnętrz, przy obecności mebli z metalowych rurek, zachowanych do dzisiaj w świetnym komplecie, jednak kiedy to ustawiono, uznano, że te wnętrza są zbyt chłodne. Można by powiedzieć nawet trochę uzurpując, znaczy wkładając im w usta to słowo, bo rozumienie było podobne, zbyt kosmopolityczne. W związku z tym doposażono pałac prezydenta w Wiśle kilimami i grafikami. Na co oczywiście ci bardziej progresywni krytycy sztuki zwrócili uwagę, no a teraz to wszystko zepsuli, bo jak zwykle wprowadzili ludowiznę do wnętrza. Musimy pamiętać, że rzeczywistość była jednak trochę inna niż Państwu pokazałem na tych wybitnych przykładach. Kilim kosowski, powiedzmy sobie, kilim z wielkiego ośrodka wytwórczego w Glinianach pod Lwowem, o którym dzisiaj jeszcze będziemy na koniec chwilę mówili. Jak Państwo widzicie, to są kilimy, które prawdopodobnie, gdyby każdemu z nas zadać na ulicy pytanie, a jak sobie wyobrażasz kilim, to zamknie oczy i prawdopodobnie właśnie coś takiego przede wszystkim się pojawi, bo to niewątpliwie była produkcja dominująca, katalogi ofertowe, kilkanaście wytwórni w samych Glinianach, które były właściwie największym zagłębiem produkcji kilimów, to jest miejscowość 60 km od Lwowa, położona, wystawiająca się na targach, sprzedająca w różnych sklepach właściwie w całej Polsce. Warianty wymiarowe, dekoracyjne, jak Państwo widzicie, ludowy, bukowiński, połtawski i tak dalej. Tutaj mamy samego właściciela jednej z wytwórni, czyli Michała Hamułę na targach w Wilnie, który siedzi, jak Państwo widzicie, na tle tego kilimu, który bardzo się dobrze sprzedawał, dzisiaj też zresztą się znakomicie sprzedaje, który ewidentnie jeszcze korzysta z takiego pomysłu, jak miał Wyspiański, prawda, czyli przeniesienia form bardzo naturalistycznych, choć oczywiście już trochę uproszczonych, kwiatowych, zresztą właśnie ta cała dyskusja z początku XX wieku, a to w takim razie, żeby kilim był polski, to inspirujmy się polskim ogrodem, polskimi kwiatami. I to oczywiście tutaj znalazło odzwierciedlenie. Nie jest to pozbawione pewnych secesyjnych cech ciągle, więc nie zapominajmy, że mimo tego parnasu wystaw artystycznych, wielkich nazwisk, to była produkcja dominująca. Zdarzały się też eksperymenty, jak na przykład coś takiego, co jest projektem uczniów Szkoły Przemysłowej w Lwowie, zrealizowanym w Glinianach, który no właśnie do takich awangardowych nurtów miał się odnieść. Można by go nazwać, tak jak dzisiaj próbujemy widzieć te modernizujące tendencje, modernizmem narodowym, ale to oczywiście w żaden sposób nie była wytwórczość dominująca. Wystawy ładu, do którego pracowało wielu artystów, ale też pamiętajmy, że ci sami artyści na własną rękę projektowali kilimy, więc nie da się, to określenie kilim ładowski jest jednak pewnego rodzaju przesadne i jest konstrukcją bardziej historyczno-artystyczną, ale rzeczywiście kilimy w różnych miejscach na tych wystawach się pojawiały, zdobywały nagrody i jakby utwierdzały publiczność, skoro szła odwiedzić wystawę artystyczną spółdzielni, nad którą państwo sprawowało pewnego rodzaju protektorat, że rzeczywiście warto używać kilimy. Naturalnie te kilimy ładowskie były też odpowiednio droższe i nieprzystępne dla osób, które w celu doposażenia wnętrza z powodów czysto praktycznych, akustyki, ocieplenia, zasłonięcia ściany przy łóżku kilimy użytkowały. I bardziej przystępne dla oczywiście zasobnej klasy średniej wystawy, jakie odbywały się w różnych miastach, dzisiaj mamy najlepiej zdokumentowaną tę w Krakowie w 1930 roku, pokazywały, że właśnie klasyczna jadalnia, jaka znajdowała się w wielu mieszczańskich i nie tylko mieszkaniach międzywojennej Polski, świetnie może z takimi kilimami bardzo różnorodnymi, to jest prawdopodobnie pani Koseckiej,
chwili naśladujące, jak Państwo widzicie, taką dworską kompozycję XVIII-wieczną. Inne są bardziej rudowe, niektóre przypominają w ogóle dywany prawie fabrycznej produkcji. Są kilimy takie laufery, prawda, chodnikowe na stół, monumentalne też na całą ścianę. Jak tutaj Państwo widzicie, mają współgrać z pseudoantykami również, tam są takie neoempirowe meble. A więc pokazywano, że właściwie ta tkanina jest zdatna do użytkowania w bardzo wielu kontekstach, przy różnym zasobie finansowym również i tak na dobrą sprawę jest właśnie demokratycznym medium, na które może sobie pozwolić każdy. No i wiek XX, ale jego druga połowa, bezsprzecznie zdominowany przez wielką instytucję, która tę wytwórczość zmonopolizowała, a więc słynną Cepelię. Ale zanim Cepelia w 1949 roku powstała, aż oczywiście ileś lat później dopiero zaczęła na szerszą skalę dobre prace wytwarzać, kilimy naturalnie funkcjonowały, tkane wedle starych wzorów przez drugą połowę 40 lat bez wątpienia i kiedy Irena Małkiewicz i Igor Śmiałowski domagali się w słynnym szlagierze z 1950 roku małe mieszkanko na Mariensztacie kilimu nad, w mieszkaniu i kwiatów na kominku, to oczywiście o takich projektach jeszcze nie było wtedy mowy. I tutaj musimy sobie uświadomić, że zanim Cepelia, czy przede wszystkim artyści pracujący dla niej te ciekawe projekty zaczęli składać, Cepelia je akceptować i wytwarzać, to musiał się dokonać pewien zwrot w ogóle w rozumieniu tkaniny artystycznej w Polsce. Czyli trochę tak jak po tym Paryżu, czy wokół tego Paryża 1925 roku zauważamy. W 50-tych latach w Polsce odbyła się kilka ciekawych wystaw wnętrzarskich, w Warszawie przede wszystkim, w 52, 57, także 56 wystawa z okazji 30-lecia Ładu i oczywiście na każdej z tych wystaw ciekawe kilimy były, ale w żaden sposób nie powszechnego dostępu. To były eksponaty tworzone przez artystów dla potrzeb tych wystaw i tak jak wspaniałe meble, które tam oglądamy i dzisiaj się zachwycamy, prawda, progresem naszej nowoczesności powojennej, nie miało to nic wspólnego z możliwościami nabywczymi obywatela Polski powojennej. Dopiero około 1960 roku zaczyna się coś ciekawego dziać. To jest sekwencja bardzo ważnych wydarzeń, o których my bliżej nie będziemy dzisiaj mówili, ale to jest wystawa Magdaleny Abakanowicz w Kordegardzie, Jolanty Owickiej w Zachęcie Warszawskiej. Z czasem też podjęcie właśnie współpracy tych wybitnych projektantów jak Owicka czy Wojciech Sadlej z Cepelią. W 61 roku wystawa tkaniny artystycznej i także w 61 roku powołanie w Lozannie międzynarodowej organizacji z programem Biennale w tkaniny i nasza pierwsza partycypacja w 62 roku przygotowywana pod opieką Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i to właśnie tam Abakanowicz, Owicka, Sadlej, Śledziewska zaistniały. To wydarzenie, a także sama instytucja wystaw lozańskich pozwoliła później historykom sztuki dekoracyjnej i designu ukuć określenie Polska Szkoła Tkaniny, które ma się dobrze i które jest dzisiaj bardzo często używane, wręcz współcześnie DESA urządza za kilka dni aukcję tkanin z Polskiej Szkoły Tkaniny. Ale te wystawy, odbywające się co prawda za granicą, ale które przynajmniej te pierwsze biennale były rewolucyjne, bo one pokazały, znacie Państwo wszyscy, czy macie przed oczyma pracę Abakanowicz, a więc surowość, prawdę materiału, odejście od luksusowej techniki gobelinowej, która do tej pory dominowała na tych wystawach, formy abstrakcyjne, pokazały, że jest to po pierwsze skłonność międzypokoleniowa i odbiły się tak na dobrą sprawę w projektowaniu kilimów. Tutaj pokażę pracę Marii Łaszkiewicz, która poza katalogiem, poza tym głównym pokazem w Lozannie brała udział, później także Helena Gałkowska.
Zauważcie Państwo, jak Łaszkiewicz z tej właśnie pewnej surowości i zmiany, jaka zachodzi w tkaninie, wyciąga konsekwencje. Buduje to może trochę większymi formami, ale również ta idea wzoru, który pozwala nam spacerować po tym kiliwie, zostaje zachowana, mimo że to nie jest gałązka, prawda? Mimo że to nie jest krzak berberysu, tak jak to zrobił Treter, ale filozofia tkaniny pozostała ta sama, tylko przełożona na bardzo interesujący język. Monochromatyczna, dwukolorowa tkanina, gdzie to czarne, właśnie lekko cieniowane tło pozwala się wybić temu motywowi dekoracyjnemu, chociaż trudno go nazwać dekoracyjnym. To są projekty, które pokazały, że kilim nie musi mieć walorów czysto dekoracyjnych, a jego motywy nie muszą być ozdobne. Na tym polegała rewolucyjność i w pracach Marii Bujakowej na górze też zobaczymy, że ta koncepcja na tkaninę była dwutorowa. Z jednej strony są ciągle kilimy dekoracyjne, z jakich powodów to zresztą autorka w swoich wspomnieniach pisze, ale są właśnie bardzo ambitne pomysły związane właśnie z rozumieniem tkaniny jako takiego medium, które może formy nieprzedstawiające zawierać. Cepelia długo dochodziła do odwagi tkania takich prac. Helena Gałkowska, która też się pojawiła w Lozannie i bardzo ciekawy kilim Smoki Wawelskie, tytułem w gruncie rzeczy sprowadzający nas trochę w taką krajową narrację, ale w gruncie rzeczy bardzo ciekawa, abstrakcyjna tkanina. Te prace były niezwykle interesujące i całe mnóstwo w zasadzie artystek bardzo często właśnie jak Maria Bujakowa, łącząc te rzadsze może unikatowe pomysły z tymi bardziej akceptowalnymi na co dzień przez Cepelię pracowały. Tutaj Danuta Paprowicz-Michno, też taki pasiasty kilim i świetny pomysł Boruch Krzyżowej. Kilim pochód, a więc jakby ciężki kaliber propagandowy, chciałoby się zobaczyć, ale w gruncie rzeczy świetny pomysł na te wystające, prawda, z nieobecnego pochodu, tak na dobrą sprawę, chorągiewki, które w różnych wersjach, które Państwo widzicie. Moim zdaniem genialne przełożenie, no właśnie pochodu, jesteśmy przyzwyczajeni przecież, to w tym biorą udział ludzie, to się porusza, to jest sytuacja wywołująca ruch, ale ona z tego genialnie zrezygnowała, prawda? Tak jakbyśmy widzieli trochę z lotu ptaka zdjęcie masy ludzkiej, która jest zbita w jeden wolumen, a z tego wystają tylko chorągiewki. Genialne do interpretacji, także z dzisiejszej postawy. Czy to, na ile to było świadome, to oczywiście trudno wnioskować, ale czy to było ominięcie właśnie tego tematu pochodu, czy też wreszcie pokazanie jedności maszerujących. A więc Cepelia rozpisywała konkursy na tkaniny. Zgłaszano także prace artystów, które jak wszystko w Cepelii, w takiej bardzo ustrukturyzowanej, monumentalnej przecież firmie, przechodziło kwalifikacje i komisje oceniające akceptowały bądź też nie akceptowały. Zresztą we wspomnieniach bohaterki są ciekawe różne uwagi pokazujące, że jak to się odbywało. Oczywiście różne czynniki były brane pod uwagę, handlowość kilimu, rozmiary, zapotrzebowanie, dostępność materiałowa i bardzo często, o czym właśnie świetnie Bujakowa pisze, trzeba było pójść na kompromis, to znaczy zgodzić się na pewne warianty czy modyfikacje projektu po to, żeby za chwilę można było zaproponować spółdzielni realizację projektu dużo bardziej ambitnego, który dział handlowy uznawał, o to się nie sprzeda, albo to się sprzeda tylko w Szwajcarii czy w Nowym Jorku, prawda? Bo oczywiście eksport był istotnym bardzo elementem tej działalności. Artyści, projektanci często pełnili nadzory artystyczne w tych spółdzielniach, a więc kontrolowali proces wytwarzania tkanin.
Musimy też, co zresztą jest praktyką muzealniczą i na przykład kolekcjonerską, często widzimy podobne kilimy w różnych wariantach, bo oczywiście Cepelia, skoro już ten projekt wdrażała, to się zabezpieczała, jako handlowiec również, mimo tego, że w czasie prawda, gospodarki planowej i jako monopolista, aby były różne rozmiary, aby były różne warianty kolorystyczne. Niekiedy ten nadzór już się nie dokonywał i wtedy no, trochę mając to, co było pod ręką, akurat zmieniano wbrew ustaleniu i wbrew projektowi artysty warianty kolorystyczne. Były też, Cepelia słynęła także z reedycji tkanin zabytkowych. I tu w zasadzie posługiwano się książką Schumana jako wzornikiem. Wiele spółdzielni, ale przede wszystkim gdańska spółdzielnia Artes, tkała, nazywano to rekonstrukcjami, wzory dawne, zarówno takie bardziej dworskie, jak i te ludowe. Ja Państwu ten kilim pokazałem, prawda, no, czarno-biały, nieistniejący już po 1945 roku, ale Cepelia opracowała wersję kolorystyczną i utkała, bo u Schumana dominują zdjęcia czarno-białe, ale są też wybrane tablice kolorowe, więc było to ułatwieniem. I takich tkanin powstało bardzo wiele. Tu zapowiedź tego, co zobaczymy na górze, archiwalne zdjęcie z wystawy Marii Bujakowej w Zakopanem. Ja wynotowałem z 1965 roku komentarz dotyczący tychże warsztatów. Pisał recenzent. Kilka kilometrów za miastem stoi pokaźny kompleks budynków, masywnych, uwieńczonych gęsto dymiącymi smukłymi kominami. Jako żywo nie przypomina z daleka ośrodka sztuki rękodzielniczej. Tu powstają rozmaite komplety regionalnych mebli sprzedawanych do Belgii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Anglii, Danii, Francji, a nawet południowej Afryki. Tu początek biorą sławne zakopiańskie kilimy z ręcznie przędzonej wełny. W 1965 roku, kiedy recenzent to notował, w tym miejscu pracowało 250 osób, a 150 chałupników pobierało surowiec i dostarczało następnie gotowy towar. Łączna suma produkcji wynosiła wtedy 34 miliony. Nic nam to nie mówi. I czy to jest prawda, czy nie, te 34 miliony nie ma tu większego znaczenia. Rzeczywiście było to ogromne przedsiębiorstwo. W samym 1952 roku kilimu koniki utkano tylko do Szwajcarii 200 metrów kwadratowych. W połowie lat 60. eksporty kilimów z zakopiańskich warsztatów wzorcowych wynosiły przeszło 8 tysięcy metrów kwadratowych. I prace, które tutaj widzimy, wydaje mi się, że właśnie doskonale pokazują tą konieczność balansowania. A więc z jednej strony produkcji, która mieściła się w takim nurcie kilimu jako tkaniny dekoracyjnej, często też właśnie z motywami regionalnymi, albo takimi, do którego Cepelia nas przekonała, że są regionalne, bo to jednak była wielka konstrukcja pewnych manipulacji, ale z drugiej strony też bardzo autorskie prace, bardzo indywidualne, niekoniecznie tylko abstrakcyjne, jak ten kilim po prawej stronie. Nie chcę zabierać Państwu radości ze spotkania na tej wystawie, ale proponuję, żeby właśnie zobaczyć, jak Maria Bujakowa potrafiła ciekawie przełożyć na technikę kilimową właśnie to, co za ten motyw regionalny uchodziło i wydaje mi się, że jest jedną z tych artystek, która zbudowała w naszej świadomości jednoznaczność tego hasła, jakim jest kilim cepeliowski. Za tym hasłem kryła się oczywiście także wysoka jakość. A więc nieoszczędzanie na surowcu, nieodchodzenie oczywiście od techniki rękodzielniczej. I na zakończenie chciałem Państwu pokazać, jak to trochę wyglądało na sam koniec. Tu jeszcze prace ciekawe, gdzie artystki poszukiwały znowu jakiegoś nowej odsłony. Brokowska, kilim skrzydlaty związany ze spółdzielnią Pilsko w Żywcu, czy też pojawiająca się już tutaj Paprowicz-Michno ze spółdzielnią Koronka, jedną z ostatnich, czy chyba właściwie ostatnią, która te kilimy jeszcze ciągle robi.
bardzo różne pomysły, jak Państwo widzicie. Bardzo plastyczna, w zasadzie nawiązująca do abstrakcyjnych akwareli, które Brokowska tworzyła, i supermodernistyczny pomysł, trochę wręcz nawiązujący do takich deklaratywnych tendencji z lat 20. wręcz jeszcze. Myślę tutaj o takim przełomie z typu, prawda, Le Corbusier i ta światowa czołówka. I teraz to, co się stało, to może zanim jeszcze do tego, to ten rok jest oczywiście kluczowy w tym wszystkim, to znaczy monumentalna Cepelia, która w latach 70. postawiła przede wszystkim na bardzo rozbudowaną produkcję i eksport, nieco wartość tkaniny autorskiej zdeprecjonowała. Długie serie, często właśnie wdrażane tylko pod względem handlowym, rozbuchany eksport, nadobecność cepeli. Przypominam, to są też czasy, kiedy w miastach pojawiają się cepeliady, właściwie bez cepeli nie ma żadnych targów. To, a zarazem także powolna otwartość na tendencje wzornicze świata zachodniego, moda na tworzywa sztuczne, dziś nam się to wydaje dziwne, ale wtedy ogromna przecież, spowodowały, że tkanina cepeliowska, szczególnie ta bardziej popularna, przeszła, czy właściwie zupełnie została przewartościowana z flagowego produktu, także o cechach artystycznych, do archaizmu, do czegoś właściwie kompromitującego może nawet. Te kilimy zaczęły w związku z tym ze ścian znikać, zaczęły znikać sklepy cepeli albo przekształcały się w ajentury o już niekontrolowanej jakości, a sama cepeli, jak Państwo pamiętacie, systematycznie ulegając przekształceniom, najpierw spółkę, później fundację, dokonała stosunkowo niedawno żywota i nie istnieje, niestety także rozpraszając materiał archiwalny w dużej mierze, szczególnie ten zgromadzony w pracowniach regionalnych. A więc lata 90., 2000 to jest taki czas, kiedy obecność tej ikonosfery kilimu się zdecydowanie wycofuje, by nagle i trochę niepostrzeżenie wrócić, ale na zupełnie innych zasadach. A więc przede wszystkim rzeczy vintage, która nie jest potraktowana jako zabytek jeszcze, ale jest jakaś aura dawności z nią związana, uruchamia pewne wspomnienia, czasem z dzieciństwa, czasem związane z nostalgią za PRL-em, taką łagodną i estetyczną, ale też nie da się zapomnieć, że właśnie w początkach XXI wieku, w pierwszej dekadzie, doszło do kilku bardzo ciekawych wydarzeń, oczywiście w mikroskali, ale które zaczynają nam się układać w jakiś nowy pomysł na kilimy. Te czasy około 2000 to są czasy, kiedy zaczyna być promowany polski design, zaczynają się też pierwsze poważne studia nad polskim designem, ciekawe wystawy, które są hitami odwiedzalności, Rzeczypospolite, Rzeczy Niepospolite, później katalogi z tym związane. I Cosmos Project w 2011 roku tworzy taką serię związaną z trochę wierzeniami, z legendami słowiańskimi, Noc Kupały, Dziady, i proponuje właściwie po tych dwóch dekadach nieobecności ciekawych projektów artystycznych, bo to tak trzeba nazwać, w cepeliach zalegały oczywiście na półkach te niesprzedane jeszcze kilimy, ale ciekawego rozwiązania. To są twórcy Ewa Bochen, Maciej Jelski, związani z Akademią Sztuk Pięknych Warszawską, ale także z Politechniką w Mediolanie, pokazują te prace także w Łodzi, zdobywają nagrody, muzea w zasadzie kupują od razu po jednym eksponacie, uważając, że jest to bardzo interesujący przełom. W Łodzi również powstała niewielka manufaktura czy wytwórnia Jadzi Lenart i Wiktorii Podolec, Tartaruga, które mają trochę inną filozofię, nieco związaną z recyklingiem, z wtórnym użyciem materiału, także z pewną transparentnością, duże okno w pracowni, wszyscy mogą zobaczyć, jak się to tka. Wzory są moim zdaniem nie do końca kilimowe i pomysły, ale z kolei ta opowieść wokół tego wszystkiego powoduje, że publiczność zaczęła się tym interesować. Co więcej, myślę, że zasługą Tartarugi jest wprowadzenie kilimów niewielkich formatów.
Cepelia, wieżniczki może, te, prawda, dywany, ale jednak dywaniki, laufry, ale jednak bazowała na kilimie dość wielkoformatowym, 150 na 200 i tak dalej. Natomiast to są mniejsze tkaniny, odpowiednio też bardziej przystępne cenowo. I to niewątpliwie ich zasługa w popularyzacji. Także przenoszenia oczywiście pewnych popularnych motywów i jak widać dosyć szerokiej gamy tych motywów, bo z jednej strony mamy transponowanie pejzażu, a z drugiej strony figuratywności takiej może trochę takiej emblematycznej. Mamy wreszcie bardzo ciekawe przedsięwzięcie Przemysława Cepaka i Piotra Niklasa. Zresztą Przemysław Cepak przyjechał dzisiaj na nasze spotkanie. Witamy cię jeszcze raz serdecznie. Przedsięwzięcie stosunkowo nowe, bo założona z Plotkinim został założony dwa lata temu, w 2020 roku, jako właśnie team projektowo-handlowy dwóch kolegów, którzy próbują na nowo zaprojektować tkaninę, bazując całkowicie na starej technologii, ale co więcej, i tu znów warto zauważyć, że w tych nowych pomysłach zawsze jest jakiś ciekawy pomysł fundamentujący tą działalność, właściwie na taką filozofię Kilimu, na ciągle jeszcze aktywnych tkaczkach i umiejętnościach. Te pierwsze tkanimy były tkane właśnie w spółdzielni Koronka w Bobowej, w takim starym, powiedzielibyśmy, dobrym stylu, a więc z nadzorem, z dyskutowaniem z tkaczkami, co się da, co się nie da, bazując na wełnie z odpadów. I te kilimy są moim zdaniem niezwykle interesujące. Trudno jeszcze może dzisiaj szerokie źródła inspiracji dla nich znaleźć, trochę może właśnie grafiką, zorientowane na grafikę, trochę także właśnie niewątpliwie bazujące na takich awangardowych pomysłach cepeliowskich. Ta działalność Splotu się ewidentnie poszerza i także Splot zaprasza innych projektantów do współpracy. Tutaj Zofia Strumiło, Kilim Weranda, moim zdaniem ciekawie bardzo oparty na takich właśnie doświadczeniach geometrycznego kilimu, ale nie pozbawionego pewnej dekoracyjności z lat 30., gdzie ten powtarzający się taki rombowy, trochę choinkowy wzór został jakby rozkruszony, prawda, zdekonstruowany i się nieco rozsypał po tym bardzo ciekawym, zniuansowanym tle. I ten kilim został utkany już na Ukrainie. I to jest jedno z największych odkryć, że tutaj trzeba Przemkowi Cepakowi oddać honor. Wspominałem o glinianach, które dla znawców kilimów nigdy nie były tematem anonimowym, ale w zasadzie nikt sobie specjalnie nie zadał trudu, żeby sprawdzić, co tam się dzieje dzisiaj. Nie mówię o dniu dzisiejszym oczywiście, ale o tych sprzed dwóch lat. Niestety profesor Zenobia Szulcha i jej tkaczki siedzą dziś w schronie, ale kiedy z niego wychodzą po 5 godzinach, to siadają do krosien. Tak to wygląda i to je, jak wiem, z relacji od Przemka bardzo wzmacnia i bomby bombami, ale krosno krosnem. Wzruszająca to jest historia. Nabrała zupełnie innego znaczenia niż wtedy, kiedy się z nią zapoznawałem. W każdym razie w glinianach, w sowieckich glinianach istniała wytwórnia tkaniny artystycznej, która się nazywała Zwycięstwo oczywiście i bazowała w jakiejś mierze na projektach bardzo różnych wytwórni, które wcześniej tam funkcjonowały. Tutaj jest mały pokaz tych dawnych kilimów, zresztą Państwo rozpoznajecie irysy, które ja pokazywałem wcześniej, hamuły, to jest Zofii Stryjeńskiej jesień na przykład i na ogół też niezidentyfikowane kilimy. Zachowało się tam w zbiorach głównie pani profesor Szulchy sporo projektów, bardzo różnorodnych, które nie sposób, przynajmniej na razie, być może podejmiemy tego próbę, jak będą ku temu możliwości identyfikacji, przypisania do poszczególnych wytwórni. Jest jasne, że wytwórnie prowadzili Polacy, Ukraińcy i ludność żydowska, tu akurat na odwrocie reklama Rotfeldowej. Bardzo różnorodna produkcja. Sam Hamuła
często tkał kilimy projektów uznanych bardzo, bardzo artystów, ale nie ma wątpliwości, że dominująca była ta powszechniejsza. Zofia Szulcha, która jest profesorem Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, właściwie zgromadziła zbiór muzeum, które tam zostało uruchomione, skupując, pozyskując tkaniny, wprowadzając tam te, które miała sama z domu, bo pochodzi zresztą z Glinian. I ta wytwórczość w jakiejś mierze tam funkcjonowała, stoją tam krosna, ale nie miała żadnej racji zbytu. I moim zdaniem ta odnowa tego kilimu, która się tutaj właśnie zaczyna dokonywać i pewnie by kwitła, gdyby nie wiadome wydarzenia, ale miejmy nadzieję, że jej nie zdruzgoczą, jest jednym z ciekawszych objawów współczesnej twórczości kilimowej. I bazuje z jednej strony na tym, że dzięki umiejętnościom profesor Szulchy, czy też tkaczki Tekli, którą miałem okazję poznać, można realizować projekty, które powstają w Polsce. To jest uzasadnienie ciągłości pracy dla koleżanek z Glinian. Nie można oczywiście lekceważyć także aspektu finansowego w tym wszystkim, bo te tkaniny są zbywane w Polsce póki co na razie, ale może się na to zrobi także rynek szerszy. I także bazują w jakiejś mierze na reedycjach tutaj Kilim Łąka, czy też Czajkowskiego Kilim Paryski, gdzie te projekty tam przetrwały. Jak Państwo widzicie, można w bardzo ciekawy sposób przyglądać się temu, ponieważ akurat w przypadku tego Czajkowskiego znamy projekty i różne warianty tejże tkaniny. Proszę Państwa, tak dobrnęliśmy do absolutnie współczesnego dnia. Zaczął się na Ukrainie i w zasadzie kończy się na Ukrainie, co jest bardzo, myślę, interesującą konkluzją, że odnowa tego całego pomysłu w dużej mierze znów nas w tamte regiony przerzuca. Znów właściwie możliwa jest dzięki porozumieniu, dzięki wymianie doświadczeń, wymianie tradycji. I no nie mam wątpliwości, że z jakimś bardzo interesującym momentem w dziejach polskiego kilimu mamy właśnie do czynienia. Dziękuję Państwu za uwagę. Panie profesorze, dziękuję bardzo za taką krótką historię kilimów, ale też pokazanie nam i prezentację, jak to z tymi dziełami i obiektami było historycznie w całym XX wieku. Myślę, że to jest świetne przygotowanie do wystawy, którą za chwileczkę będziemy mieli okazję obejrzeć. Ja tak nieprzypadkowo trzymam książkę przy sobie, o której kilkakrotnie Pan wspominał, ponieważ my już w ubiegłym roku mieliśmy okazję zaprezentować tę publikację. Było tu spotkanie autorek, pani Bogny Szafraniec, pani Anny Dębskiej oraz córki pani Marii Bujakowej, pani Magdaleny Bujak-Lęczewskiej. I większość już tej książki się rozeszła, ale jest jeszcze dostępna. My specjalnie na tę okazję ją dla Państwa zachowaliśmy, więc kto będzie chciał, to oczywiście w kasie muzeum może ją zakupić. I druga kwestia, za chwileczkę będziemy przechodzili na wystawę Rzeczy Piękne, ale chciałam bardzo Państwa zachęcić i zaprosić na towarzyszącą też wystawę Rzeczy Praktyczne. Tutaj króciutko była mowa o tym, co się działo w kilimie, z kilimem polskim od XVIII w XIX wieku, natomiast my chcieliśmy Państwu pokazać no, nie taką całkiem krótką, mimo tytułu historię tkactwa. Nasz dział archeologii, dział etnografii przygotował dla Państwa wystawę poświęconą właśnie tkactwu, która jest prezentowana tutaj w piwnicach muzeum oraz na sali Bilońskiego na pierwszym piętrze. Bardzo zachęcam Państwa do zapoznania się z nią. Aranżację plastyczną przygotowała pani Bożena Trabuć, pracownik Muzeum Śląsko-Opolskiego, także zapraszamy serdecznie. Są dzisiaj też, widziałam panią kierownik Małgorzatę Goc, więc myślę, że tutaj na pewno też będzie mogła Państwu tę wystawę ciekawie zaprezentować.